Jesteśmy w gospodarstwie rodzinnym, warzywniczym. Właścicielem jest pan Rytel. Prowadzi to właściciel, senior Rytel i dwóch jego synów. Ojciec pana Rytla również prowadził warzywnicze gospodarstwo w Zakroczymiu. Teraz jesteśmy w Zdunowie. To jest obiekt dokupiony, bo gospodarstwo rozwija się od kilkunastu lat. A w tej chwili profil produkcji to jest świeże warzywa na świeży rynek. Z warzyw, które uprawiamy, to jest głównym produktem, to jest sałata lodowa. Tego uprawiamy około 300 hektarów w ciągu sezonu. Poza tym jest uprawiany seler łodygowy, inaczej niektórzy mówią naciowy, który jest też na świeży rynek, sprzedawany w marketach. Do tego jeszcze jest por. To jest por i seler, to jest w granicach 30-30 kilku hektarów, w zależności od sezonu. Uprawiamy jeszcze brokuły, około 100 hektarów. Jeszcze uprawiamy takie warzywo, co się nazywa, to jest rodzaj cykorii, która jest dodawana do sałatek. Jeszcze uprawiamy sałaty, oprócz lodowej, to sałaty endywia i sałata salanowa, które również idą do mieszanek sałatowych. Jeszcze uprawiamy szpinak, ale szpinak, który jest do zapakowania, to jest baby szpinak, tak to się nazywa. Jeżeli wyrośnie i ma 2, 3, 4 pary liści, jest koszony i później myty i pakowany do torebek. No tego też około tam 150-180 hektarów. No i jeszcze jest rukola, która również jest używana do sałatek. Rukoli w granicach 40-50 hektarów. To jest cały profil produkcji nasz w ciągu sezonu. Pola są wszystkie nawadniane, są rurociągi, woda pochodzi ze studni głębinowych i w miarę, jeżeli rośliny potrzebują, te pola są nawadniane dwoma sposobami. Jeden bardziej ekonomiczny, czyli węże kroplujące, gdzie nie ma odparowania wody, jest węże się układa pomiędzy dwoma rzędami sałaty i woda jest bezpośrednio do korzeni dostarczana. I drugi sposób, gdzie przy produkcji szpinaku, gdzie nie można używać węży kroplujących, używamy deszczowni szpulowych.